Znajdujemy się w Dąbrowie Górniczej, w sanktuarium świętego Antoniego z Padwy na Górce Gołonoskiej. Jak sama nazwa mówi, to miejsce jako sanktuarium jest szczególnie poświęcone temu świętemu, który odbiera cześć w kulcie w łaskami słynącej figurze, która znajduje się w osobnej kaplicy. Kościół ten, jak podają źródła archiwalne, źródła kościelne, został wybudowany i utworzona została przy nim parafia w 1675 roku z inicjatywy biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego. To on uposaża wnętrze pierwszego kościoła i poświęca, zostaje on poświęcony w 1678 roku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Andrzeja. Możemy domniemywać, że to drugie wezwanie odnosi się do patrona fundatora. Z akt wizytacji biskupiej z 1721 roku dowiadujemy się, że istniał pierwszy kościół murowany, usytuowany na wschód prezbiterium, czyli orientowany, który został w późniejszym czasie rozbudowany. Tych rozbudów było kilka. Bardzo ważną datą jest rok 1753, kiedy powiększono kościół i dobudowano okazałą wieżę nakrytą barokowym hełmem. W późniejszym czasie, w 1890 roku, dobudowano także boczne nawy, jak i przedłużono prezbiterium. Ponowna konsekracja, poświęcenie tego kościoła miało miejsce w 1892 roku. Dokonał tego biskup kielecki Tomasz Teofil Kuliński. Zmienił wezwanie tego kościoła, mianowicie od tego momentu kościół był pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Antoniego z Padwy, którego kult tutaj się rozwijał. To, co spotykamy, co widzimy obecnie, jest to efekt prac wielu artystów, którzy przebudowali ten kościół do momentu konsekracji w 1892 roku. Widzimy tutaj polichromię wykonaną przez Piotra Nizińskiego, artystę z Krakowa, który ozdobił to wnętrze, zarówno ściany, jak i sklepienie malowidłami związanymi z wezwaniem kościoła. Piotr Niziński miał swoją pracownię w Krakowie, ale działał w wielu innych miejscach. Swe prace wykonywał m.in. w Bazylice Katedralnej w Kielcach, czy w Sosnowcu na Niwce, jak również tutaj w Dąbrowie Górniczej, w pierwszym kościele świętego Aleksandra przy Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Rzeźby ołtarzowe, jak i ołtarze wykonał Stanisław Langman. Ołtarz główny, jak widzimy, skupia naszą uwagę w centrum ukrzyżowanie Pana Jezusa, scena, gdzie na podstawie Ewangelii pod krzyżem stoi umiłowany uczeń Jan i Matka Boża, jak również wokół są ustawieni święci, święci polscy, jak również Piotr i Paweł. Całość wieńczy grupa Trójcy Przenajświętszej. Jednym ze współcześniejszych elementów wystroju tego sanktuarium, tej świątyni, jest ołtarz ojczyzny fundowany przez zarząd NSZZ Solidarność Huty Katowice, gdzie znajduje się krzyż przeniesiony z Huty Katowice ze strajku Solidarności w 1981 roku, jak również urny z ziemią z różnych miejsc, z Monte Cassino, z grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki z Warszawy czy ze Lwowa. Święty Antoni z Padwy to jeden z najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Święty Antoni przyszedł na świat w 1195 roku w Lizbonie jako Ferdynand. Imię Antoni to imię zakonne. Pomiędzy 15 a 20 rokiem swego życia wstępuje do kanoników regularnych świętego Augustyna. Na Uniwersytecie w Koimbrze studiuje teologię. W 1219 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Zanim został
franciszkaninem, zanim przyjął habit świętego Franciszka, jest świadkiem pogrzebu 5 franciszkanów zamordowanych w Maroku i w tym wydarzeniu odczytuje Boże wezwanie, wstępuje właśnie do tego zakonu i przybiera imię Antoni, chce głosić Ewangelię, jednak ciężka choroba krzyżuje jego plany, wraca z Maroka, ale zamiast do ojczyzny trafia do Italii, dociera do Asyżu, gdzie spotyka się ze świętym Franciszkiem i tam ukazuje się jego wspaniały talent kaznodziejski, mianują go generalnym kaznodzieją zakonu. Przemierza świat, miasta, wioski, głosząc Ewangelię, nawołując do poprawy życia. Kościoły są za małe, by zgromadzić ludzi, więc staje na rynku, jakże często te kazania gromadzą wiele tysięcy ludzi. Głosi kazania w różnych miejscach, między innymi we Francji. Przeciwstawia się różnym herezjom, między innymi tym, co głoszą albigensi. Jego świętość, dar wymowy, jak i dary otrzymane od Pana Boga, jak dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, sprawiają, że wokół niego gromadzą się tłumy ludzi, tłumy wiernych, którzy ochotnie go słuchają. Ma 36 lat, kiedy słabnie, praca ewangelizacyjna go bardzo wyniszcza, udaje się do Padwy, gdzie tam umiera i do dziś znajduje się tam jego grób, gdzie wszyscy pielgrzymi właśnie zdążają do niego ze swymi prośbami, by odnalazł zagubioną rzecz. Często do niego zwracamy się, by on pomógł nam odnaleźć to, co żeśmy zgubili. Prosimy go wtedy o pomoc, o to, żeby odnalazł portfel, klucze, gdy zgubią nam się rzeczy codziennego użytku. Ale musimy pamiętać, że o wiele cenniejsze może zagubić się nasza wiara, sens czy miłość, nadzieja. Niech ten święty wyprosi dla nas te łaski u Pana Boga. Gospodarzami tego miejsca są ojcowie franciszkanie, którzy od 1951 roku obejmują to miejsce i otaczają troską duszpasterską. 13 czerwca 1997 roku decyzją pierwszego biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego w tym miejscu zostaje ustanowione sanktuarium ku czci świętego Antoniego z Padwy. W ołtarzu poświęconym ku czci świętego Antoniego w scenie centralnej widzimy tego świętego, który stoi obok małego Jezusa. Wskazuje nam, abyśmy z naszych oczu nigdy Jezusa nie zgubili, a On w sposób szczególny nam w tym chce pomóc. W każdy wtorek do tego świętego odprawiana jest szczególna nowenna, a 13 czerwca w liturgiczne wspomnienie tutaj ma miejsce wielki odpust antoniański, gdzie przybywają wierni nie tylko z Dąbrowy Górniczej, ale także z diecezji sosnowieckiej i Zagłębia.